Panie marszałku, szanowne panie i panowie posłowie, nie mogę inaczej zacząć tej informacji rządu niż od słów podziękowań i hołdu dla tych wszystkich, których państwo oglądacie na miejscu, w mediach, o tysiącach, dziesiątkach tysięcy ludzi, tych cichych bohaterów, mieszkańców tych ziem, dobrze, że z tej sali mogą usłyszeć, że niezależnie od partyjnych barw, wszyscy dzisiaj jednoczymy się z nimi w ich bólu, w ich trosce, w ich gigantycznej pracy. Zarówno tych, którzy zostali przez tę wielką wodę poszkodowani, ale też mamy w sercach tych, którzy bezinteresownie od wielu, wielu dni, czasami 48 godzin bez chwili snu, pomagają w walce z powodzią i z jej skutkami. Bez tego wielkiego wysiłku, i tu nie ma, to nie jest jakiś okolicznościowy zwrot, to są konkrety, bez tego gigantycznego wysiłku dziesiątków tysięcy ludzi tam na miejscu i setek tysięcy ludzi, którzy w różny sposób okazują solidarność, praktyczną pomoc tym, którzy walczą z powodzią, nie mielibyśmy szans z tą największą, jak się okazuje, według ostatnich raportów zespołów naukowych z Polski, z Europy, z tą największą ulewą w historii. Nigdy tak dużo deszczu nie spadło w Europie Środkowej w tak krótkim czasie. Więc musimy sobie to bardzo wyraźnie powiedzieć, że wysiłek tych ludzi, którzy ułożyli między innymi nie tysiące, ale miliony worków z piaskiem na wałach w tych miejscach, gdzie woda się wdzierała i w tych miejscach, gdzie na szczęście nie dotarła. Między innymi dzięki ich pracy, dzięki staraniom. Musimy zdać właśnie sobie sprawę z skali tego zjawiska. Dopiero wtedy też zrozumiemy, jak wielką wartością był, jest i będzie w najbliższych dniach i tygodniach wysiłek i solidarność tych i ofiar, i bohaterów równocześnie tych trudnych dni. Udało się tym ludziom, mieszkańcom, strażakom, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej, żołnierzom WOT-u, policjantom, samorządowcom, im wszystkim udało się w wielu miejscach zapobiec najgorszemu. Kiedy dzisiaj rano we Wrocławiu odbywała się kolejna odprawa sztabu, to widziałem tę ulgę na oczach wojewody dolnośląskiego, prezydenta Wrocławia, kiedy mogli potwierdzić tę prognozę z ostatnich godzin, że stan alarmowy na Odrze we Wrocławiu należy do przeszłości. To jest informacja kluczowa, żeby zrozumieć skalę tego zjawiska i skalę działań i walki ludzi z tym katastrofalnym zjawiskiem pogodowym. Bo jeśli mamy do czynienia z powodzią, mówię tutaj o opadach, o ilości wody, większą niż w 1997 roku, jeśli chodzi o opad w regionie, w tej części Europy, a równocześnie możemy dzisiaj z właśnie poczuciem ulgi i w imieniu tych wszystkich, którzy walczyli, z poczuciem satysfakcji powiedzieć, że uniknęliśmy tej najgorszej katastrofy, jeśli chodzi o rozmiar, czyli duże miasta, duże skupiska ludności, takie jak Wrocław czy Opole, zostały uratowane przed tą wielką wodą. Nie muszę nikomu tłumaczyć, właściwie liczby tutaj chyba są takim najmocniejszym, najdobitniejszym przykładem, czy ilustracją tego, co dzięki wysiłkowi tych ludzi ominęło te wielkie skupiska ludności na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie. Według wstępnych ocen zniszczonych i zalanych lokali mieszkalnych w tym roku, mimo tej wielkiej wody, największej w historii,
będzie, to jest oczywiście estymacja, to jeszcze za wcześnie na bardzo precyzyjne dane, ale będzie prawdopodobnie 10-krotnie mniej niż w 1997 roku. To w niczym nie umniejsza skali katastrofy i tragedii ludzi, którzy są tam na miejscu. Ktoś, kto stracił dorobek swojego życia, mieszkanie, dom, ten nie pocieszy się statystykami. Ale tutaj musimy to głośno powiedzieć, bo kierujemy te słowa do tych, którzy tam walczyli od pierwszych dni. Rzeczywiście dzięki ich cichemu heroizmowi do tej największej tragedii, która mogła ogarnąć setki tysięcy ludzi, setki tysięcy mieszkań, gospodarstw domowych, nie doszło. Jestem przekonany, że ci ludzie, akurat w przeciwieństwie do niektórych tu obecnych, nie mam zamiaru tu nikogo rozliczać, ale ja wśród tych ludzi jestem od pierwszych godzin tej powodzi. Prosiłbym o uszanowanie tych ludzi, którzy chcą wysyłać te informacje. Jeśli Państwa ona nie interesuje, to nie znaczy, że tych, którzy tam na miejscu są, ich nie interesuje. Skończę, będziecie mieli prawo głosu. Wydaje mi się, że czasami, kiedy nie ma się nic konstruktywnego, mądrego do powiedzenia, kiedy nie ma stosownych słów, to lepiej czasami milczeć i słuchać tych, którzy chcą podzielić się informacją z tymi wszystkimi, którzy na nią czekają. Od pierwszych godzin bardzo wielu z Was także, przecież na tej sali, widziałem tych ludzi, byli tam na miejscu. W ciągu pierwszych 7 dni powodzi rozmawiałem, spotykałem się z ludźmi 2 razy w Kłodzku, w Głuchołazach, w Nysie, w Jeleniej Górze, we Wrocławiu oczywiście, w Głogowie, w Nowej Soli. Byliśmy także na wszelki wypadek w Szczecinie, bo tam jeszcze w dolnym biegu Odry czekają na te fale. Nic nie wskazuje na to, żeby doszło do tak dramatycznych zdarzeń jak na Dolnym Śląsku czy na Opolszczyźnie, ale też chciałem mieć tę pewność, odwiedzając Lubuskie i Zachodniopomorskie, że i tam przygotowania są na najwyższym możliwym poziomie. I chcę Wam powiedzieć coś, co było dla mnie bardzo uderzające. W tych miejscach, gdzie ludzie byli w autentycznej rozpaczy, gdzie emocje były jak najbardziej uzasadnione. Mówiłem o tym wielokrotnie w czasie tych otwartych posiedzeń sztabu kryzysowego, że rozumiem tych wszystkich bez wyjątku, którzy tam ucierpieli i którzy mają w sobie czasami bardzo dużo też złości, rozpaczy. To jest absolutnie zrozumiałe. Ale słyszałem także od nich wszystkich, praktycznie bez wyjątku, że oczekują od nas, od ludzi tu zgromadzonych, solidarności z nimi w tym nieszczęściu, a nie politycznej bijatyki. I wydaje mi się to absolutnie kluczowe, bo przecież w historii, w naszej polskiej historii, zawsze sprawdzaliśmy się jakoś i zdawaliśmy egzamin wtedy, kiedy w takich dramatycznych momentach pokazywaliśmy, że jesteśmy z tymi ludźmi i że staramy się cały nasz czas poświęcić pomocy dla nich, a nie rozgrywaniu jakichś gier czy uprawianiu takiej polityki na nieszczęściu innych ludzi. I wydaje się, że także dzisiaj mamy wszyscy bez wyjątku szansę, żeby ludzie uwierzyli, że naprawdę tak jest. Że to, co mamy dzisiaj i w głowach, i w sercach, to jest przede wszystkim potrzeba ratowania, pomocy i zbudowania wspólnie razem lepszej przyszłości dla ludzi tak dramatycznie poszkodowanych. Pierwsze godziny poświęcone były przede wszystkim ratowaniu. Tak jak już wspomniałem, też w mojej rozmowy z szefami rządów w państwach też poszkodowanych przez tę wodę, wszyscy mieli dokładnie ten sam trudny moment, kiedy ta woda przekraczająca dotychczasowe doświadczenia uderzała z wielką siłą i przede wszystkim trzeba było ratować. Przede wszystkim ludzkie życie, ludzkie zdrowie. I w
także majątek, dobytek tych ludzi. I to była ta pierwsza, najtrudniejsza faza. I tutaj jeszcze raz chcę podkreślić nadzwyczajne poświęcenie, naprawdę takie no, niespotykane, tych wszystkich, którzy pospieszyli z pomocą ze względu na swoją pracę, rolę społeczną, mundur. Ale to nie była zwykła służba. To naprawdę, kiedy widziałem tych ludzi po 30-40 godzinach na nogach, to byli absolutnie wykończeni, a równocześnie widziałem też w oczach satysfakcję, bo od ludzi tam na miejscu słyszeli z reguły, nie zawsze, ale z reguły dobre słowa. I takie słowa płynące z obu stron. Tych, którzy pomagali, tych, którzy pomocy potrzebowali, nawzajem się wspierali. To było w ogóle kluczowe, żeby ta wielka akcja, ta pierwsza faza ratunku, żeby ona była możliwie najbardziej skuteczna. Też nie muszę Państwa przekonywać, mam taką nadzieję, że zaufanie pomiędzy tymi, którzy ratują i tymi, którzy są ratowani, to jest absolutnie niezbędny warunek, żeby akcja przyniosła powodzenie. Tak jak rzeczą absolutnie niedopuszczalną było, i to obserwowaliśmy tam na miejscu, ale także w mediach społecznościowych, próby, i to bardzo takie, powiedziałbym, budzące momentami aż obrzydzenie, próby rujnowania tego zaufania pomiędzy strażakami a ludźmi, którzy czekali na ich pomoc, pomiędzy żołnierzami, policjantami a ofiarami powodzi. Ja jeszcze o tym za chwilę powiem parę słów, po to, żeby zapobiec pewnym procesom, których jesteśmy świadkami. Ale ta lekcja była jakby szczególnie dobitna. Chcę też powiedzieć, i mam nadzieję, że Państwo te słowa byście za mną powtórzyli, że byliśmy z Wami, tu mówię do też pracowników instytucji samorządowych i administracji państwowej, ale też właśnie strażaków i policjantów, że jeśli tam słyszeliście czasami złe głosy, jeśli tam czasami słyszeliście gdzieś w mediach ludzi, którzy kwestionowali Wasz wysiłek, Wasze poświęcenie, to pamiętajcie, że tak naprawdę cała Polska, z nielicznymi wyjątkami, była całym sercem z Wami. I chciałbym, żeby żadne złe działania, żadni źli ludzie, którzy oczywiście ujawnili się, tak jak zawsze w chwilach kryzysu czy katastrof, żeby nie zepsuły tego wrażenia naprawdę imponującej solidarności, nie tylko tam na miejscu powodzi. Kiedy ta pierwsza fala i ta pierwsza faza ratunku zaczęła przekształcać się w tę drugą fazę, a więc pomocy doraźnej, woda zaczęła schodzić, przestała wylewać się na ulice miast, to kluczowe było zorganizowanie błyskawicznej i masywnej pomocy doraźnej. Ja co kilka godzin odbieram meldunki ze wszystkich gmin wiejskich i miejskich, które są ogarnięte, czy były ogarnięte powodzią, po to, żeby sprawdzić, na ile ten system pierwszej doraźnej pomocy, nazywamy go 8 plus 2000, czyli to jest te 10 tysięcy, które de facto bezwarunkowo wypłacamy wszystkim, którzy zgłaszają się z informacją, bo ją później przecież jest łatwo potwierdzić, sprawdzić, z informacją, że dotknęła ich katastrofa, że woda wdarła się do mieszkania. I w tej chwili dobrze ponad 30 tysięcy tych zasiłków zostało wypłaconych w ciągu kilku dni. To jest duża operacja. Tak jak mówiłem, środków na pewno nie zabraknie. Każdy, kto się zgłosi, a przypadki nadużyć, wiecie, próby wyłudzeń są minimalne. To w ogóle nie przeszkadza w tej akcji. Tak jak powiedziałem, przecież to będzie później łatwo sprawdzić, ale to wszystko nie ma jakby większego znaczenia przy tej masywnej pomocy i każdy, kto potrzebuje tej doraźnej pomocy, bezwrotnej, jeszcze raz to pragnę podkreślić, te 10 tysięcy otrzyma. Też od pierwszych godzin, nawet nie dni, od pierwszych godzin, bo mamy swoje doświadczenia z roku 2010 i 2011, kiedy naprawialiśmy skutki tamtej powodzi, żeby dawać pieniądze szybko i naprawdę pomagające ludziom, nie jakieś symboliczne kwoty, tylko żeby to było duże, bo inaczej nie miałoby to sensu. Więc ta doraźna pomoc, ona idzie w ciągu godzin, dni.
i dociera do wszystkich zainteresowanych, ale jak wiecie, także na zniszczenia spowodowane wodą w budynkach gospodarczych, czy to jest garaż, czy to są gospodarstwa rolne, budynki, czeka 100 tysięcy na każdego poszkodowanego bezwrotnej pomocy. Mówimy do 100 tysięcy, no ale każdy, kto był w tych miejscach, wie, że te szkody tam są rzeczywiście bardzo masywne. Więc jeśli ktoś się zwraca, to z reguły te 100 tysięcy, znaczy może nie z reguły, ale na pewno nie zawsze wystarczy. I mamy te 200 tysięcy złotych też bezwrotnej pomocy dla tych, którym woda zniszczyła mieszkanie czy budynek mieszkalny. Chcę też wyraźnie podkreślić, że wszędzie tam, gdzie doszło do zniszczeń bardzo masywnych, gdzie będzie konieczna odbudowa od fundamentów albo przeniesienie mieszkańców z terenów ewidentnie zalewowych, tam gdzie odbudowa nie będzie miała sensu, państwo weźmie także na siebie wysiłek organizacyjny i finansowy, bo wiadomo, że te 200 tysięcy bezwrotnej też nie wystarczy w takiej sytuacji. Więc państwo także zapewni środki dla tych, którzy zostali najtragiczniej dotknięci falą powodziową. Ja używam ostrożnie tych danych, bo oczywiście one się będą zmieniały też w zależności od potrzeb. Ale w tej chwili te środki, które wynikają z tej decyzji, która radykalnie uelastyczniła korzystanie ze środków europejskich, z działań ministra finansów, a w sobotę będziemy nowelizowali także projekt budżetu w tej kwestii, to nie ma w tym przesady, jeśli powiem, że w tej chwili chyba będziemy mieli do dyspozycji mniej więcej 23 miliardy złotych na zniwelowanie skutków powodzi, zarówno na tę pomoc doraźną finansową, naprawy i odbudowę infrastruktury i tę odbudowę plus, o której za chwilę jeszcze jedno zdanie powiem. Nie chcę mówić niczego na wyrost. Wszyscy akurat na tej sali po debacie budżetowej wiedzą, że te nasze finanse publiczne nie są w takiej kondycji, która pozwala, no wiecie, mnożyć wydatki. Te ewentualne 23 miliardy, no dobrze, że istotną część tego stanowią środki europejskie, szczególnie te, których z różnych powodów i tak nie moglibyśmy wykorzystać, gdyby nie ta decyzja. To z całą pewnością nie wystarczy, jeśli myślimy o tym procesie odbudowy, a także budowy nowej infrastruktury przeciwpowodziowej w perspektywie kilku lat. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale te 23 miliardy na pewno wystarczy na tych najbliższych kilkanaście miesięcy, czyli na bezpośrednią akcję pomocy i odbudowy w tej drugiej fazie. Ludzie muszą mieć gdzie mieszkać, a więc niezależnie od tego, kiedy ruszy odbudowa ich domów mieszkalnych czy mieszkań, my też musimy zapewnić tymczasowe miejsca zamieszkania i czy to jest dom modułowy, czy to będą kontenery gdzie chcemy unikać takich bardzo prowizorycznych rozwiązań, czy na krótką metę hotele, za które będziemy płacili, no ale to wszystko też będzie wymagało bardzo poważnej gotówki. W tej chwili jesteśmy w fazie być może najtrudniejszej w sensie takim i psychospołecznym, i organizacyjnym. To jest osuszanie, to jest sprzątanie, pompowanie wody, zabezpieczanie wałów, przez które woda już się nie przelewa, ale które przez tą presję wody, długotrwałą. Ta fala jest bardzo długa, już nie jest taka wysoka, ale bardzo długa, więc są miejscowości, gdzie ta woda ciągle stoi. Wystarczy, że wspomnę bardzo dotknięte powodzią miasto Lewin Brzeski. Więc te dni są bardzo trudne z punktu widzenia też mieszkańców. Pamiętajmy o tym, to było zadanie, które postawiłem wszystkim służbom. Nie może być tak, że skończyła się powódź, skończył się ten dramat najbardziej spektakularny i później ludzie zostają ze swoim zdewastowanym mieszkaniem, z kupą śmieci na ulicy, zniszczonego dobytku i zostają z tym sami. Więc jeszcze dzisiaj rano także odebrałem ten meldunek ze strony generała Sokołowskiego, dowódców WOT-u, ale oczywiście strażaków, że będziemy dysponowali siłami wojska i straży pożarnej tak długo na miejscu, aż ta akcja sprzątania, osuszania i no, przystosowania takiego elementarnego tych miejsc do życia na nowo, że oni będą cały czas do dyspozycji ludzi. Odbudowa plus. Jest za wcześnie oczywiście, żeby mówić, na czym
będą polegały te inwestycje, i to nie jest żaden prezent, bo my te inwestycje muszą spowodować, że zarówno infrastruktura, jak i budynki mieszkalne, same miasta, te najbardziej zniszczone, no to jak będziemy inwestowali w to wielki wysiłek ludzi i wielkie pieniądze w końcu podatnika, nie nasze, to dobrze byłoby, żeby efekt był lepszy niż przed powodzią. To jest możliwe. Myśmy to już sprawdzili. Pamiętacie, część z Państwa, zarówno w 97, jak i czy po 97 i po 2010, ale też po trąbach powietrznych w 2008. Pamiętam do dziś na przykład po osuwiskach tam w górach, pamiętam jak gdzieś Landskronę, gdzie zbudowano de facto nowe osiedle domów jednorodzinnych, te, które się osunęły wówczas ze zbocza góry. To idźmy tym tropem, pójdziemy tym tropem. To znaczy tam, gdzie będziemy inwestowali te duże pieniądze i infrastruktura i te miejsca powinny być lepsze niż przed powodzią. Nie tylko bezpieczniejsze, to jest oczywiste, chociaż będzie wymagało trudnych decyzji. Od razu tu przerwę wszystkie spekulacje. Ja jako premier rządu oczywiście wezmę na siebie odpowiedzialność za te decyzje. Rząd weźmie odpowiedzialność za te decyzje, ale liczę tutaj na współpracę, bo trzeba będzie przekonać ludzi na miejscu do tych decyzji infrastrukturalnych, na przykład dotyczących zbiorników. Każdy ma coś za kołnierzem tutaj, nie spierajcie się o to, naprawdę. Raczej szukajcie synergii i na tej sali, ale przede wszystkim tam na miejscu, żeby te decyzje dotyczące infrastruktury przeciwpowodziowej, która powinna zapobiec zjawiskom, a naukowcy są tutaj jednoznaczni. Nie chodzi o to, czy tam o spory na temat klimatu, tylko co do tego, jak będą wyglądały zjawiska pogodowe w ciągu najbliższych kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat, że będzie ta sytuacja będzie krytyczna, jeśli chodzi o efekty tych zmian klimatycznych. Więc my nie mamy wyboru. Rząd podejmie takie decyzje, ale chcemy, żeby wszyscy bez wyjątku tu pomogli nie tylko ludzi przekonać, ale też pomóc tym ludziom, których te decyzje nieuchronnie dotkną. I możemy naprawić to wszystko, co solidarnie czasami, no, czego zaniechaliśmy. I moja propozycja do Was wszystkich jest, żebyście raczej szukali dzisiaj tutaj wspólnego działania, a nie pola do takiej właśnie politycznej bijatyki. Przejdę do tematu trudnego. Kiedy mówimy o tym, że ten jeden z najbardziej krytycznych momentów, jakim jest przystosowanie tych miejsc znowu do życia, usuwanie brudu, to jest wielka sprawa. To nie zapominajmy też, że oprócz tego, co woda zniszczyła, co woda naniosła, oprócz tego tych zniszczonych mebli, samochodów, oprócz tego błota, które zostało naniesione do ludzkich piwnic i mieszkań i na ulice naszych miast, też w przestrzeni publicznej powstał brud. Nieprzypadkowo wtedy, kiedy organizowaliśmy pracę sztabu kryzysowego, ja podjąłem decyzję, która przez niektórych była kwestionowana, że część pracy sztabu, bo przecież sztab pracował de facto 20 na dobę, no bo tam po 3-4 godziny ludzie spali. Ale więc mówię o części tej informacyjnej. Podjąłem decyzję, żeby ona była transparentna, żeby media pokazywały ludziom, co do powiedzenia mają nie polityk, premier czy jakiś minister, tylko co do powiedzenia ma strażak, żołnierz, policjant, miejscowy wójt czy burmistrz. Także po to, żeby właśnie to budować elementarne zaufanie między ludźmi w czasie tak trudnym, jakim jest akcja w czasie powodzi. I to był jedyny powód, dla którego zdecydowaliśmy, i trudny, znaczy wiecie, no, dla takich ludzi jak my, obecność mediów czy świadomość, że ludzie słuchają, nie jest niczym nowym. Ale dla strażaków czy dla żołnierzy to wcale nie jest jakaś frajda. Ale oni dobrze rozumieli, że to jest także w interesie tych wszystkich, którzy nieśli pomoc, żeby ludzie rozumieli, co my robimy. Żeby ludzie mieli zaufanie do decyzji żołnierzy i do decyzji strażaków. I dlatego konsekwentnie starałem się, aby ta informacja była co najmniej dwa razy dziennie z posiedzeń sztabu dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Ta informacja była także niezbędna, ponieważ równocześnie pojawiała się naprawdę wielka fala dezinformacji. Nieprzypadkowo
jedną z instytucji, z którą współpracowałem w tych dniach we Wrocławiu, była miejscowa delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co się pojawiło i co się do dzisiaj także pojawia w sieci? Ja tutaj będę do was apelował, żebyście tego nie wzmacniali. Tu nie może być miejsca na jakąś niemądrą albo brutalną politykę. W sieci przede wszystkim pojawiły się bardzo niebezpieczne z punktu widzenia strażaków i żołnierzy fejki, kłamstwa o tym, że gdzieś jakaś miejscowa władza wysadza wały w powietrze, żeby zalać jakąś miejscowość. Był jeden taki sygnał, później pięć, a później się okazało, że wygląda to prawie że na akcję. I wiecie, to jest taka synteza zdarzeń, które przynoszą czasami katastrofalne skutki, bo ludzie nie są... Skąd ludzie mają wiedzieć, co jest prawdą, a co nie? Nagle czytają o swojej miejscowości, że będzie zalana, bo ktoś wysadza wał. To jest sekunda i ludzie w to wierzą. I czy to jest pomyleniec, którego, no nie chcę używać złych słów, ale ktoś ewidentnie niezrównoważony, bo na to wygląda, kto udając żołnierza informował jakieś urzędy, że właśnie będą wysadzane wały. Czy to była, i tu już mamy też dokumentację, zorganizowana akcja rosyjskich troli, mniej więcej te same konta, o tym więcej powie premier Gawkowski. Ale ten wzrost, tak jak dzisiaj informował, o 300% aktywności kont, o których wiemy, mamy to, tak jak powiedziałem, udokumentowane, że są to konta organizowane przez Rosję. One były bardzo aktywne w COVID-zie. Tu prawa część sali pamięta tę dywersję w sieci, która miała podważać zaufanie. To nie tylko zresztą w Polsce, tylko w całej Europie. I tak samo dzisiaj mieliśmy do czynienia z aktywnością tych kont, których głównym zadaniem było podważanie wzajemnego zaufania i budzenie paniki wśród ludzi. Jeśli ktoś jest strażakiem, żołnierzem, policjantem tam na miejscu, ten wie, co to znaczy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, którzy czekają na pomoc, a później nagle zaczynają się bać, że to nie jest pomoc, tylko ktoś przychodzi im zaszkodzić. I bardzo dużo musieli znieść też nieprzyjemnych sytuacji i żołnierze, i policjanci, i strażacy, kiedy pojawiały się takie krótkotrwałe chwile negatywnej emocji spowodowane tą dywersją w sieci dezinformacją. To dotyczyło tych właśnie sugestii, że wały będą wysadzane. Później jak fala, rozlewały się także dezinformacje dotyczące, że użyję tego slangu, pracy na zbiornikach. Ja rozumiem, bo przecież to nieprzypadkowo. Zawsze w takich sytuacjach nagle okazuje się, że mamy tysiące, a nawet setki tysięcy ekspertów. Jak jest powódź, to są setki tysięcy ekspertów od tego, jak należy pracować na zbiornikach wodnych, na ciekach wodnych, jakie podejmować decyzje. Każdy, kto chociaż trochę miał z tym do czynienia, dobrze wie, że to są bardzo skomplikowane algorytmy. Mamy do czynienia z dziesiątkami dużych zbiorników i setkami małych. Niezwykle skomplikowana sieć. Każdej godziny trzeba podejmować decyzje. I to nie są decyzje ani premiera, ani posłanek i posłów, i Bogu dzięki, ani komentatorów w sieci czy w mediach. To są decyzje ludzi, którzy są do tego przygotowani. To nie jest tak, że Wody Polskie, urzędnicy samorządowi mogą zapobiec zdarzeniom meteorologicznym. Jeszcze jadąc tu do Sejmu, słyszałem taki komentarz w jednej z głośni radiowych. Dlaczego nikt nie zapobiegł powodzi? Powodzi nie można zapobiec, bo ona się zdarza z przyczyn obiektywnych. Można organizować gorzej lub lepiej pomoc, ratunek. Chcę bardzo mocno podkreślić, że przygniatająca większość tych sygnałów, sprawdzamy je współpracując z ABW, z policją, ze strażakami, z prokuraturą tam, gdzie trzeba, o tym, że ktoś intencjonalnie wysadza wały albo spuszcza wodę ze zbiornika, żeby zalać jakąś miejscowość, to są też fejki, to jest też dezinformacja. Czasami z głupoty, czasami z nadgorliwości, a czasami sterowana przez naszych wrogów, przeciwników. To też mamy udokumentowane. Apeluję do was wszystkich bez wyjątku, nie szerujcie tego typu informacji. To nikomu w niczym nie pomoże. To, że ludzie tam na miejscu będą się jeszcze bardziej bali. Oni mają wystarczająco powodów, dużo powodów, żeby się bać tego, co się zdarzyło, tego, co się może w przyszłości zdarzyć. Nie dokładajcie do tego, bo wiecie, jak jakiś anonimowy troll pisze, że tysiące ludzi zginęło i są pod wodą w samochodach. No to
Tak, to jest jakaś dywersja albo jacyś psychopaci w sieci. Ale jeśli to się pojawia, później jest powielane przez posłów, to wtedy robi się dramat. Słuchajcie, jak się czuje policja? Powiedzcie mi, jak pomyślcie. No ci policjanci, jest informacja o ofiarach śmiertelnych. Proszę teraz o skupienie, bo mówimy o najpoważniejszej sprawie w tej powodzi, jeśli chodzi o komunikację między ludźmi. Jeśli są policjanci, ci policjanci informują, oni są tam wszędzie, każdego dnia. Przy wodzie, pod wodą, jak trzeba było, w każdej tej miejscowości. I to policjant i strażak informuje swojego przełożonego o tym, co znalazł, kogo znalazł, jakie są ofiary, kto jest ranny, kto zmarł lub zginął. I na końcu ich szef, komendant, mówi do całej Polski, melduje na sztabie. Mamy 7 ofiar śmiertelnych. Wystarczająco dużo, żeby nie robić z tego takiej podłej polityki. Jedna osoba zaginiona. Wśród 7 ofiar śmiertelnych, 6 polskich obywateli, 1 niemiecki. Jedna osoba zaginiona. Jej los jest nieznany, nie będziemy tu spekulować. No ale trudno tutaj oczywiście o jakiś optymizm. A ja czytam, znaczy ja to, że ja czytam, to nieważne, ale ci policjanci, którzy o tym informują, w danej miejscowości, w danym mieście, na sztabie, w mediach, swoich przełożonych, swoich podwładnych, jak oni się czują, jak myślicie, kiedy słyszą, widzą już nie troli, nie jakichś psychopatów, ale polityków, którzy mówią, o, to jest 400 ofiar. Tusk ukrywa ofiary. Naprawdę pomyślcie przez chwilę, zanim to zrobicie jeszcze raz coś takiego. Ja jestem do tego, ja jestem odporny. Tak, ja od lat słyszę wina Tuska. Na mój temat możecie wszystko powiedzieć. Ale pomyślcie, jak dotykacie w ten sposób ludzi tam na miejscu. Proszę, nie powtarzajcie tego typu informacji. Myśmy wszyscy zdarli gardło, prosząc posłów, dziennikarzy, komentatorów, ludzi, sprawdźcie 2-3 razy. Zbadajcie źródło takiej dezinformacji. I nauczmy się tego wreszcie, że jeśli ktoś ewidentnie chce skonfliktować ludzi, napuścić jednych na drugich, naszczuć w czasie katastrofy, a mamy do czynienia z poważną katastrofą, to znaczy, że ma złą wolę. Albo jest niepoczytalny. Nikt o zdrowym umyśle i z dobrą wolą takich rzeczy nie może robić, bo one są wprost wymierzone w ofiary powodzi, nie w polityków. Jeszcze raz gorąco proszę, pomyślcie o tym. Macie prawo i korzystacie z tego prawa. Mówić o tym, że akcja pomocy przyszła za późno. Będziemy robili bardzo dokładny audyt. Gdzie co zawiodło? Chcę wam przypomnieć, że wy jesteście ostatnimi. Ostatnimi, którzy mogą mówić, że ktoś się spóźnił z akcją pomocy do powodzi. Bo wtedy, kiedy ludzie tam na miejscu pomagali, i mówię nie o mnie, bo to jest moja robota, ja tu nie mam nic do rzeczy, ale ci ludzie, którzy tam na miejscu pomagali powodzianom w sobotę, w telewizji oglądali was na wiecu politycznym. Ja nie powiedziałem i możecie to państwo sprawdzić. Miałem osobiście dużo powodów, żeby to komentować, bo byłem głównym bohaterem tego politycznego wydarzenia w Warszawie. Nie powiedziałem na ten temat ani jednego słowa, ale wydaje mi się, że wy też nie powinniście wypowiadać się na temat tego, kto za późno tam pojechał, kto w ogóle tam pojechał i kto zajął się powodzią wtedy, w tę sobotę, kiedy woda naprawdę przyszła do miast, kiedy w Głuchołazach, ja w tym czasie byłem w Głuchołazach, w niedzielę rano w Kłodzku, we Wrocławiu, więc proszę was, też nie róbcie tego typu atmosfery, bo ona też niczemu nie służy. Prognozy były jednoznaczne. Prognozy były jednoznaczne, nieprzypadkowo. Przez chwilę, jakbyście wysłuchali, to może też w tej sprawie nabierzecie jakiejś racjonalności. Jeśli premier polskiego rządu organizuje tam na miejscu sztab kryzysowy w piątek, o 8 rano pierwsze posiedzenie tego sztabu odbywa się we Wrocławiu. Kiedy w trakcie i tuż po tym pierwszym posiedzeniu, mimo że prognozy przez te dni były zmienne, akurat w piątek, i proszę ze mną nie dyskutować, bo mamy raporty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
były bardzo alarmujące wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję w środę, kiedy poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych i administracji szybką organizację sztabów tam na miejscu. W środę, 13 w piątek, pechowego 13 w piątek, prognoza poranna brzmiała: opad nie będzie tak duży, jak prognozowaliśmy dzień wcześniej. Ludzie we Wrocławiu pytali: panie premierze, czy tu będzie taka powódź jak w 97? Piątkowa prognoza nie wskazywała na to, że Wrocław będzie zalany. Nie, Wrocław nie był zalany. Proszę nie opowiadać bajek. W piątek wieczorem prognozy znowu się pogorszyły. Przestańcie manipulować, bo to też bardzo szkodzi tym wszystkim, którzy są zaangażowani w akcję powodziową. W piątek rano, i wszyscy to widzieli i wszyscy to słyszeli, powiedziałem słowa kluczowe w tego pierwszego dnia. Niezależnie od tego, jaka jest o godzinie 8 czy 7 rano prognoza, nie lekceważymy tego niebezpieczeństwa. Wszędzie wysyłamy służby. Od pierwszego dnia wzywaliśmy wszystkich mieszkańców i powtarzaliśmy to każdego dnia wielokrotnie. Nie lekceważcie rekomendacji straży i policji o potrzebie ewakuacji. Od pierwszych godzin straż pożarna, policja i wojsko docierały do miejscowości wówczas jeszcze nie zalanych, tylko zagrożonych. Jeśli ktoś ma obawy co do tego, czy cała akcja antypowodziowa, ratownicza zostanie rozliczona, to są obawy niepotrzebne. Każda decyzja, czy to jest decyzja Wód Polskich, władz samorządowych, premiera, rządu, zostanie przedstawiona. Kalendarium będzie bardzo dokładne. Tylko od audytu na temat tego, jak mają pracować zbiorniki, albo gdzie ma straż pożarna pojechać, kogo ewakuować, nie jesteście wy, bo wy nie macie, nie gniewajcie się o tym, zielonego pojęcia. Od tego są ludzie, którzy tam ciężko pracowali każdego dnia i podejmowali decyzje zgodnie z najlepszą wiedzą. Chyba widzieliście też to, co oni czuli, kiedy słyszą, że tu domorosły ekspert z ław sejmowych albo z jakiejś redakcji wygłasza te rady, co oni mieli robić tam przy zbiorniku czy na cieku wodnym. Wszystko zostanie sprawdzone. Każdy sygnał, na przykład sygnał dotyczący Jeleniej Góry. Pamiętacie, pojawił się sygnał, że ktoś rozkopał wał, ponieważ chronił własną inwestycję. Tam natychmiast pojawiła się i policja, i natychmiast sprawą zajęła się prokuratura. Nie musimy w tej chwili jedni na drugich szczuć. My dzisiaj musimy solidarnie koncentrować się na akcji pomocy. Nie. Od pierwszych godzin do dzisiaj włącznie nie wypowiedziałem ani jednego słowa na temat zachowania niektórych polityków, którzy od pierwszych godzin za jedyną swoją misję uznali konfliktowanie i szczucie na tych, którzy tam się angażowali, żeby pomagać. Więc wzywam jeszcze raz, nie róbcie tego więcej, bo przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Polski naród zdał egzamin, tak jak w wielu takich dramatycznych przypadkach. Możemy wyjść zjednoczeni z tej katastrofy. Wielkie narody zdają egzamin wtedy, kiedy trzeba się jednoczyć wokół pomocy. Jest jeszcze czas na to, żebyśmy wszyscy, niezależnie od tego, co do siebie czujemy i co o sobie myślimy, żeby w sprawie pomocy, w sprawie akcji przeciwpowodziowej, żeby się zjednoczyć. I jestem przekonany, że dzisiaj, jutro ludzie będą patrzyli na nas, na wszystkich na tej sali. Czy my zdajemy ten egzamin tak, jak zdali ten egzamin ludzie tam mieszkający i ludzie im pomagający. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy to winni powodzianom, strażakom, policjantom, żołnierzom. Naszą wspólną pracę na rzecz tych, którzy są ofiarami tej powodzi. Bardzo na was wszystkich liczę, bo przed nami jeszcze bardzo dużo roboty. Zjednoczmy się w tej pracy. Dziękuję.